Rzeczywiście nie wiadomo, kto tutaj za momencie podjedzie. Zerknijmy na lusterko, bardzo niewidoczne. Znajdujemy się na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Zagórowskiej, Solnej i Dąbrowskiego. Na tym skrzyżowaniu bardzo często dochodzi do kolizji, do wypadków wynikających z nieustąpienia pierwszeństwa kierowców nadjeżdżających z ulicy Kościuszki i kierowcom nadjeżdżającym z ulicy Dąbrowskiego. W ubiegły piątek miało miejsce właśnie takie zdarzenie, gdzie dwa pojazdy zostały uszkodzone, zostały poszkodowane trzy osoby, w tym dzieci. Przyczyną tego, że dochodzi tutaj do wypadków, jest ulic, które nie są równo prostopadłe, równoległe. Wyjeżdżający z ulicy Kościuszki nie mają możliwości bezpośredniego widoku na ulicę Dąbrowskiego. Jedyne, co mogą zobaczyć, to lustro. Widać pojazdy z ulicy Dąbrowskiego. Ale problem jest właśnie w tym lustrze, ponieważ lustro jest dość małe i kiedy pojazdy obserwowane w lustrze są nieoświetlone albo niewielkie, nie za bardzo ich widać. Po drugie, lustro czasami zdarza się, że jest uszkodzone albo przestawione. Są też momenty, kiedy to lustro jest zaparowane, zaśnieżone albo zaszronione. Widzę tutaj dwie budowa ronda albo zmiana organizacji ruchu. Budowa ronda. 24 lipca tego roku został rozstrzygnięty przetarg na budowę ronda na ulicy Kościuszki za 1,5 miliona złotych ponad. To budowa ronda będzie po drugiej stronie na skrzyżowaniu z ulicą Stasica i z ulicą Dąbrowskiego. Tyle, że na tamtym skrzyżowaniu nie ma tylu wypadków, nie ma problemów z widocznością i moim zdaniem budowa takiego ronda tam nie jest uzasadniona. Bardziej przydałoby się tutaj. Jeśli nie uda się zbudować ronda, no to drugie rozwiązanie, jakie widzę, to jest zmiana organizacji ruchu. W taki sposób, żeby główną ulicą była ulica Kościuszki i Zagórowska. Dzięki temu odpadną pewne problemy. Ci nadjeżdżający ulicą Dąbrowskiego będą mogli zatrzymać się i sprawdzić. O, przed chwilą miało miejsce takie zdarzenie. Wtedy kierujący, nadjeżdżający z ulicy Dąbrowskiego będą mogli się zatrzymać i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Co za tym przemawia? W tej chwili ruch ulicą Dąbrowskiego zmniejszył się z uwagi na otworzenie nowej przeprawy i ruch idzie tamtą stroną. I druga rzecz, ulica Kościuszki zaczęła być z kolei bardziej uczęszczana z uwagi na otworzenie mostu Rubika, przez co zwiększył się przepływ samochodów. Oba te rozwiązania zaproponowałem we wniosku, który pół roku temu, w lutym 2013, złożyłem do Wydziału Drogownictwa Urzędu Miasta w Koninie. Pod wnioskiem i uzasadnieniem podpisało się 60 osób, mieszkańców Konina. W ciągu kilku dni zebrałem te podpisy i złożyłem wniosek. W odpowiedzi na wniosek Wydziału Drogownictwa zapowiedział, że jeśli badanie natężenia ruchu nie potwierdzi zasadności takiej zmiany, urząd jedyne co zrobi, to może odnowić poziome znaki. Więc w tym miejscu apeluję do urzędników, aby natychmiast zmienić tutaj coś, żeby nie dochodziło do tych wypadków. Jeśli będzie dochodziło do tych wypadków, to winni są urzędnicy, którzy tego problemu nie dostrzegli, którzy pominęli to, co się tu dzieje. Dziękuję. Marcin Nowak.